Dawno temu, nie za górami, nie za lasami, tylko w Warszawie przed wiekami, żył sobie pewien kapitan. Nosił przydomek Pięć. I wszyscy, którzy go spotkali, bardzo się go obawiali, a bali się go dlatego, że był kapitanem statku pirackiego. Popłynąć do Warszawy albo płynąć dalej bez pięciu mieczy.
i bez mojej ukochanej. Może płyniesz do Warszawy? To jest kapitanie! Do Warszawy! 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 A tymczasem w Warszawie! Jakże pamiętam te dni, kiedy liczyłam raz, dwa, trzy, a potem cztery i pięć. Teraz tylko wracam do zdjęć z moim ukochanym, cóż, piratem, takim przystojnym, lecz obierze światem. Powierzchni stoję i czekam na ciebie 5 lat! Czekasz na mnie? To ja może się
się nie będę wtrącać. Wtrąć się, wtrąć! Niech się ktoś wreszcie wtrąci, bo ja tu na ciebie czekam, czekam i czekam. Jeden rok, drugi, trzeci, czwarty, piąty. Pięć, to tyle ile trzeba. Tyle ile trzeba. Pięć lat. Ale w tym czasie pojawił się Henryk. Już wcześniej się pojawił. To przez niego moja załoga musiała ukryć się i cała nasza wyspa jest pod Wisłą. Ale jak to? To jego zasługa. Zasługa? To raczej wina. Wina? Zawsze czułam, że te prezenty są nieważne. Że ważne są czyny odważne. Co teraz robić? Jak moje serce do ciebie tęskni? Może uciekniemy? Razem pod wodę, pod Wisłę. Jak się boję, że on mnie dogoni? I jeszcze coś zagrabi? Albo da się bójkę z tobą? On ma sposoby. O twoje serce warto walczyć. Gdzie ten Henryk? No i wie pani, nie mogą się dogadać. Może pani coś poradzi? Co? O tych dwoje się dogadać nie może od lat pięciu. Poszedłem po pomoc. Chwila, moment. A ja tutaj przed chwilą widziałam panią z jednym dżentelmenem. No właśnie stąd jest problem. Aha. Ale moje serce jest twoje. Aha. A twoje serce jest moje. Aha. Czy to prawda? Tu jedynie na przeszkodzie stoi Henryk. Przekupczyną mnie nazwał. Obwieź jeden. No widać od razu, że pani sympatyczna kobieta. Wiem, nieładnie i ja bardzo przepraszam w imieniu Onego. Tak. Ja bardzo chętnie pomogę zakochanym na przekór tamtemu łotrzykowi. O, co to robić? A przecież wszyscy wiedzą, że jak chcą przed tym Henrykiem uciec i sobie poradzić, to co trzeba zrobić, jak myślicie? Dać cukierka. Dać cukierka? Komu? Henrykowi. Czekajcie. Cukierka komu? Henrykowi czy dla nich? Henryka pokonać? To on ma wyzwać Henryka na pojedynek? Czekajcie, czekajcie, bo ja tutaj słyszę bardzo dużo różnych pytań. Poczekajcie tak. Uciekać, pocałować, pokonać, dać cukierka. Widzicie, ile możliwości? No właśnie. To lepsze? Wyprowadzić się. I co jeszcze? A jednak pocałować. Ale kogo, Henryka? A kto ma go pocałować? Pani Kasia? Czy nie daj Bóg kapitan? Kapitan! Dobra! Zasięgnęłam opinii, mam kilka rozwiązań. Jedno może ci się nie spodobać. Popłakać się. Ajajaj. Ja nie wiem, że... Dziękuję, poczekajcie, ja już wszystko wiem. A więc... Żeby być razem, musicie się stąd wyprowadzić. Ty i tak nie jesteś stąd, ale ty, Paniusiu, będziesz musiała opuścić Warszawę. Nie wiem, może zabierz ją tam, gdzie mieszkasz. Żeby nie dopuścić do pogoni. Musisz poczęstować go tym cukierkiem, co to jak papryczka chili wygląda. Jest on z dalekiego zachodu i napełniony jest taką nasenną miksturą, że ten, kto go zje, będzie spał przez 3 dni i 3 noce. I to znaczy, że wtedy będzie mogła uciec? Tak, wtedy będziecie mieli czas. Ale kiedy się Henryk obudzi, to może się rozeźlić i ruszyć za wami w pogoń. Wtedy będziesz musiał stawić mu czoło w pojedynku. O, ale dam ci tutaj oku
okulary ze wschodu. Będą pozwalały ci przewidywać jego trzy ruchy naprzód. Zakładają go mędrcy chińscy, jak chcą w szachy wygrywać. Od razu czuję się mądrzejszy. A widzisz? Ale nie chodź w nich, bo słupów w nich nie widać i możesz rozbić sobie nos. Tylko w pojedynku, tylko w pojedynku. No, a więc powtórzcie, co macie zrobić. Mam tym oto cukierkiem, tak, wyglądającym jak papryczka chili, tak, napełnionym nasennymi miksturami, tak, nakarmić Henryka. Tak. A wtedy on zaśnie. Tak. Na ile? No trudno! Dobrze, potem mam uciekać. Tak, masz gdzie ją zabrać? Tak, do mojego statku. A statkiem gdzie? Na statku nie może dziewczyna mieszkać. Przydałby się jakiś dom, jakaś wioska, wyspa chociaż. Mamy wyspę pod Wisłą. Na wyspie. O, pod Wisłą. Słyszałam o niej legendy. Słyszałam legendy, że została zatopiona przez wielką, wielką nienawiść, tak, i wielki, wielki smutek. Tak. Ale wystarczy wielkie, wielkie szczęście, żeby to naprawić. Więc może, jak wrócicie razem na tą wyspę, to ona się wynurzy. To by było wspaniale. Pani... Ale musisz najpierw pokonać Henryka, a jeśli wszystko zawiedzie, to niestety ostateczny rozbór rachunki trzeba go będzie pocałować. Oooo. Oj, ja. Pani Przemówko, tak? A pani też pojechała z nami na tę wyspę. A w życiu, ja mam chorobę morską. Byłoby podwójne szczęście, bo ja się zakochałam. Co mój stary na to powie? A, to pani ma męża. Oj, tak. I czwórkę dzieci do tego. I wnuków całą gromadę. No, ale jak co możesz zostać? Naprawdę? No tak, bo możesz mi nosić kosze. Nie wiem, co na to mój kapitan. To sobie tam uradźcie. Ja muszę iść, bo jeszcze nie sprzedałam wszystkiego. No, powodzenia! Dziękuję za pomoc. Dziękujemy, Przemówko. Panie, pani Przemówko. Ja znowu! Pocałowaniu? Co mój stary na to powie? O, ludzie kochani! Dobrze. Piątko. Tak. Ukochany mój. Idę. Dobrze. Będę się starać. Idziemy razem. Idziemy razem, ja będę się ukrywał. Tak, nie możesz się pokazywać. Współpracownika się wzruszył. Faktycznie, to pewnie wzruszająca historia, aczkolwiek serce mi krwawi. Idziemy szybko. I poszli, żeby Henrykowi co podłożyć? Cukierka! A tymczasem Henryk był bardzo, ale to bardzo niespokojny i podejrzliwy, jak to on. Tutaj, na tym zapomnianym przez wszystkich warszawiaków fragmencie piasku, głęboko pod Wisłą, na tej wyspie gromadzę swoje skarby. Tutaj, na tym fragmencie piasku pod Wisłą, zapomnianym przez wszystkich warszawiaków, nikt skarbów z całego świata nie tknie w nikt nie pomyślałby, żeby zajrzeć na wyspę pod wodę, a kochanie! Tylko wieszek. Katarzyno? Kochani. Prosiłam, żebyś mnie tutaj w moim zakątku nie odwiedzała. Ale ja mam dla ciebie coś wspaniałego. W związku z tym, że ty mi przywozisz tyle prezentów i tak o mnie dbasz... Katarzyno, odwróć się! Ja nie lubię, jak ktoś dotyka i patrzy na moje rzeczy. Dobrze? Nie patrz. Odwróć się w drugą stronę. Dobrze, nie patrzę. Mój ukochany... Momencik! Tak? Muszę schować kolejny skarb. Schowaj, nie patrzę.
Ukochany, mam dla ciebie ten oto wspaniały podarunek, na który długo, długo, długo zbierałam pieniążki. W końcu udało mi się go nabyć za te wszystkie prezenty, którymi mnie obsypujesz od stóp do głów. Podarunek dla mnie? Tak, dla ciebie. To jest magiczny cukierek. Tak, to jest magiczny cukierek z dalekiego, dalekiego wschodu zachodu. Czy on jest ze złota? Zawiera płynne złoto w środku. Jeśli go zjesz, być może sam będziesz ze złota. Trzeba go zjeść na raz, dwa, trzy. Aha. Złoto. Płynne złoto. Tak. Czyli tak. Ja będę miał w środku złoto, czyli ja będę skarbem. Będziesz. Od środka, nie tylko cel. Najwspanialszym i najlepszym moim skarbem i w ogóle skarbem takim narodowym. Można by rzec. Henryk najpierw oglądał cukierek bardzo, bardzo dokładnie. Potem delikatnie go polizał. Potem jeszcze raz. Drugi. I tak mu posmakował, że połknął go w całości. A wtedy zaczęło mu się chcieć spać. Poza tym, że się zakrztusił. A Katarzyna, żeby jeszcze doprawić działanie cukierka, zaczęła śpiewać mu co? Kołysanka, ta kotki dwa, kotki dwa. Będziesz cały ze złoteczka, będziesz skarbem najwspanialszym, prawie takim jak wszystko, co zgromadziłeś, tak. Tymczasem kapitan Pięć i Katarzyna weszli na statek i płynęli. Wisła najpierw bardzo delikatnie podnosiła statek. Delikatnie. Także bujali się na falach bardzo przyjemnie. Tak jest. Ale potem nagle ni stąd, ni zowąd zerwał się wicher wielki. Ale zrobił się większe. Ale były tak wielkie, jakby wstawały! Najpierw z tej strony, później z tej strony, a potem znowu z tej i z tej! Nie upłynęli daleko. Wypadli ze statku i nagle znaleźli się na zatopionej wyspie. Dotąd nie wiedziałem, że jest jeszcze jakieś inne miejsce, w
znaczy, że my tu już zostaniemy na zawsze? Nie mieli statku, bo z niego wypadli. Nie mogli więc tej wyspy odpłynąć. A że stracili rachubę czasu, to nie wiedzieli, że ile dni minęło, ile Henryk miał spać? Trzy. Co się dzieje? Co się dzieje? Ktoś krzyczy, może potrzebuje naszej pomocy. Hop, hop. Hop, hop. Kto woła? Tu Majtek od kapitana 5. Majtek, Henio! Henio, muszę zerknąć, wyjść tam. Majtku, Majtku, idź tam. Nie wiem, ja się boję. Nie bój się, go. On tak krzyczał, ten ktoś, jakby... Henio, to teraz się spietrałem normalnie. O, teraz tą rękę do góry podnieście. A więc ja mogę zabrać miecz. Ale jednak go nie zabiorę. I zaczęła się walka. Kapitan 5 miał na sobie magiczne okulary, które co pozwalały mu zrobić? Przewidzieć ruchy przeciwnika, więc kapitan Henryk nie miał łatwego zadania. Chociaż był świetnym szermierzem, to przewaga była za każdym razem po stronie pirata numer 5. Walczyli i wydawało się, że nie mógłby nic z nich nie wygrał. Katarzyna dopingowała swojego ukochanego, krzycząc: Pionka! Może jakby ty dołączycie do tego filmu, to kapitanowi wciąż się uda! Pionka! Katarzyna zostanie ze mną, a ty będziesz unikał nas. A co z moim skarbędziem? A, no tylko skarb dla ciebie jest najważniejszy. Moje złoto, moje kosztowności, z całego świata przywiezione. A to się sprzedaj za mną. Henryku, proszę, oddaję ci kosztowność numer 1. Mam tych kosztowności jeszcze wiele. Mógłbyś je rozdać biednym i w ten sposób odpokutować swoje paskudne czyny. Dla mnie największym skarbem jest Katarzyna. Możesz zabrać wszystko, co chcesz. Henryk tak właśnie zrobił. Tajemnym przejściem, które znał tylko on, wyniósł z zatopionej wyspy wszystkie swoje skarby. Majtek, Henio, postanowił tym samym przejściem wrócić do Warszawy i od tej pory został pomocnikiem przekupki. A na zatopionej wyspie, gdzieś pod Wisłą, został kapitan 5 i Katarzyna. Żyli tam w zdrowiu i szczęściu oraz w spokoju. A mieszkańcy Warszawy, w dni, kiedy Wisła była gładka i nie falowała, mogli usłyszeć dochodzącą stamtąd taką piosenkę. Ten, kto ma serce szczęście ma. Ha 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 ha
razem będziecie nad Wisłą, a może usłyszycie tę piosenkę. Koniec! Thank you.